myślą, Justynka, tak? Masz na imię, a powiedz naszym kibicom, ile masz lat? 7. No 7 lat ma Justysia, która przyjechała do swojego tatusia z Warszawy. Jesteśmy przed meczem derbowym pomiędzy zespołami Apatora Lekkim Toruń i Polonią Jutrzenka Bydgoszcz. Jakie nastroje w zespole, jakie pańskie przewidywania co do dzisiejszego meczu, panie Władysławie? No, przyjmujemy Apatora Toruń na torze, o jaki zawsze upraszano. Zdaje się, będzie troszeczkę twardszy, jak zazwyczaj tradycja bydgoskiego toru. Co było w tradycji bydgoskiego toru? No cóż, trzeba walczyć. Jesteśmy w trudnej sytuacji kadrowej i diabli wiedzą jeszcze jakiej. 4 mecze pod rząd przegrane. Pora na rehabilitację na własnym torze. Bądź co bądź trudnym przeciwnikiem, ale z pełnymi nadziejami na sukces w tym pojedynku. Jestem przekonany, że to wygramy. Goście przyjechali w pełnym składzie ze słynnym internacjonałem długim Perem Jonssonem. Poloniści jeżdżą w dniu dzisiejszym bez zawodnika zagranicznego. No, my już jeździliśmy z lepszymi internacjonałami jak Per Jonsson i nie dawało nam to sukcesu. Wobec tego jeden zawodnik nie jest w stanie przesądzić o wyniku meczu, a ja nie bardzo wierzę w te opinie o tym, jakoby Apator był wyrównanym zespołem. To jest odległa historia. Życzymy bardzo zwycięstwa Polonii Jutrzenka. Już menedżer, pan Leszek Hillinger, prosi pana, panie Władysławie, na odprawę przedmeczową. Serdecznie dziękujemy. Życzymy wszystkiego dobrego. No, pozdrawiamy kibiców. Do spotkania po meczu. Przed naszą kamerą trener Apatora Lekkim Toruń, pan Wojciech Zabiałowicz, reprezentant Polski, przed laty wspaniały zawodnik, obecnie doskonały szkoleniowiec. W dniu dzisiejszym rewanżowe derby, już jubileuszowe 40, panie Wojtku. Jakie nastroje w drużynie przed dzisiejszymi zawodami? Wesołe i bojowe. Przygotowania są, były, no, ku temu, żeby dobry wynik tutaj osiągnąć. Polonia jedzie w własnym składzie, mamy Jonssona, no jesteśmy tym zmobilizowani, że nie mają obcokrajowca, aczkolwiek mają dwóch wspaniałych zawodników, golobów. No i będzie zależało od drugiego ich rzutu, jak i naszego, czy mecz pójdzie na ich korzyść, czy na naszą korzyść. Aczkolwiek oni mają handicap swojego toru, tutaj jest ich plus. Kiedy na torze zobaczymy Tomka Bajerskiego? Na torze Tomka Bajerskiego zobaczymy w czwartek, kiedy już na eliminacji młodzieżowe indywidualne mistrzostwa Polski, no i z Gdańskiem już w lidze będzie jechał. Czy nawierzchnia toru, która w dniu dzisiejszym na bydgoskim torze jest twarda, normalnie zawsze Polonia jeździła na torze przyczepnym, była jakimś zaskoczeniem dla pana i pańskich zawodników? Przejawił. No, mogę powiedzieć szczerze, że tak, bo bardziej ja spodziewałem się toru przyczepniejszego, ale taki jest, na takim trzeba jechać tor, jaki jest, nic nie zrobimy. Panie Wojtku, jest pan najskuteczniejszym zawodnikiem w historii derbów w obu drużynach. Jak panu lepiej było przeżywać mecz samemu walcząc na torze, czy teraz patrząc, jak pana podopieczni starają się o punkty dla pańskiego zespołu? Samemu wolałem walczyć na torze. Życzę, aby dzisiejszy mecz skończył się przede wszystkim po sportowemu, niech wygra lepszy. Dziękujemy bardzo za rozmowę. Ze stadionu bydgoskiej Polonii witam państwa jak zwykle bardzo serdecznie firma Video Valli. W dniu dzisiejszym bydgoska Polonia rozegra dosyć ciekawe, miejmy nadzieję, i zarazem bardzo emocjonujące spotkanie pomiędzy z Apatorem Toruń. Tutaj widzą państwo pana Wojciecha Kowalskiego, sędziego dzisiejszych zawodów z Zielonej Góry, który sprawdza obecnie motocykle zawodników. Słyszeli państwo sami, jak wypowiadali się trenerzy obydwu zespołów. Mimo że pan Wojciech Zawiałowicz nie powiedział tego dosłownie, jednak widać po humorze, jaki jemu dopisuje, iż ma nadzieję i dosyć duże wiąże nadzieje z wygraniem dzisiejszego meczu. Staraliśmy się również państwu pokazać humory, nastroje zawodników, niektórych zawodników z obydwu drużyn. No, jak wszyscy w Bydgoszczy, nikt dzisiaj, powiem państwu szczerze, nie podejrzewa, aby Polonia Bydgoszcz mogła to spotkanie wygrać. Jeździemy bez obcokrajowca, Apator Toruń w silnym składzie, jedynie
zabraknie Bajerskiego, ale ogólnie drużyna ta przewyższa dzisiaj, jeżeli chodzi o skład personalny, przewyższa bydgoską Polonię. Widzimy tutaj przygotowującego się Macieja Głoda. W tej chwili gościmy w boksie pana Zdzisława Rudzeckiego, który wystartuje dzisiaj na silniku zakupionym przez Fundację Polonia Speedway od Sama Ermolenko, na którym jeździł Tomek Kamiński, a który to silnik, muszę państwu powiedzieć, przygotowywał w dniu na dzisiejszy mecz pan Władysław Golob. Poza tym dla ciekawości mogę państwu powiedzieć, iż team Golobów przygotowywał również motocykle Macieja Głoda i Tomek stwierdził, iż daje do dyspozycji swój motocykl każdemu zawodnikowi, który będzie chciał skorzystać, który stwierdzi, iż motocykl jego w dniu dzisiejszym nie jest dobrze przygotowany i po prostu, mówiąc żargonem żużlowym, nie ciągnie. W tej chwili widzimy Jacka Krzyżaniaka w rozmowie ze Sławkiem Derdzińskim, który Jacek Krzyżaniak, który dokonywał próby w dniu dzisiejszym bydgoskiego toru. Szczerze powiedziawszy, zawodnicy i działacze toruńskiego Apatora są dosyć zdziwieni, że tor jest twardy. Jest to dla nich nieco zaskoczeniem, gdyż trenowali, z tego co słyszałem, na torze przyczepnym, a okazało się, jak i to zawsze, znajduje się na bydgoskim obiekcie, a w tej chwili jest tor bardzo dosyć twardy. No, również z nieoficjalnych źródeł, jak już słyszałem, działacze toruńskiego Apatora w dniu dzisiejszym rano przysłali ekipę, aby stwierdziła, czy tor jest twardy, czy przyczepny. Tor rano był jeszcze rozbronowany, tak więc po powrocie panowie stwierdzili, iż tor będzie przyczepny i dlatego też jest tym bardziej większe zdziwienie. Krzysiek Kutwalski, który rozgrzewa tutaj swój motocykl, pomaga jemu przy ostatnich pielęgnacjach motocykla Bajerski Tomek. Tomek jeszcze nie startuje, jak usłyszeli państwo od Wojtka Żabiałowicza. Działacze jednak chcą oszczędzić zdrowie tego zawodnika. W głębi widzimy zamyślonego Mirka Kowalika, któremu wiedzie się w polskiej lidze coraz lepiej. Per Jonsson, jedyny w dniu dzisiejszym stranieri w obydwu zespołach, przyjechał jako pierwszy sam do Bydgoszczy. Badał również tor, również zdziwiony, gdyż jeździł już na bydgoskim torze i wie, że jest to tor dosyć ciężki, przyczepny. Piotr Pić, którego państwo widzieli, obciął się bardzo ładnie na mecz w Ugniarzu Częstochowa. A obok zawodników obecnie przy Leszku Sokołowskim pan Henryk Gliglich, na którego turniej już niejednokrotnie państwa zapraszałem, a który odbędzie się w dniu 18 września w niedzielę. Będzie to turniej show, Speedway Show, jak nazwał to pan Henryk Gliglich, który będzie trwał od rana do późnych godzin wieczornych, a jeżeli będzie oświetlenie, również przy sztucznym oświetleniu. Tu widzimy Waldka Cieślewicza i udającego się jeszcze do nie myślałem, że pójdzie do warsztatu, a jednak okazało się, że Waldkowie po prostu chce się, to gorąco jest, widzą państwo sami, dzisiaj upał straszny. Waldek moczy sobie w tej chwili głowę i kark,
Widzieli Państwo też u Krzysia Kuczwalskiego zmoczony ręcznik leżący na kark. No na pewno warunki są ciężkie dla obydwu zespołów. Życzyłbym sobie bardzo i na pewno kibice Bydgoszczy, aby co niektórzy zawodnicy w dniu dzisiejszym się odnaleźli. Zresztą jak na łamach gazet powiedział pan Zdzisław Rutecki, że jeżeli nie zrobi 7-8 punktów, po prostu rezygnuje z żużla. A tu już bok naszych bydgoskich, przepraszam, pupili. Widzimy drzwi zamknięte. Ostatnie jeszcze jakieś rozmowy organizacyjne. No, będzie to dzisiaj, w dniu dzisiejszym bardzo potrzebne, tym bardziej, iż pan Władysław jest dobrej myśli i Tomek również. Rozmawiałem z Tomkiem niedawno, powiedział, że krótko, czyli że mecz wygramy. Ja osobiście powiem państwu szczerze, w dniu dzisiejszym faworytem dla mnie jest zespół toruńskiego Apatora, który jest bardziej wyrównany, no i ma przede wszystkim o wiele mocniejszy skład uzupełniany przez Pera Jonsona. Per Jonson ze swoim mechanikiem. No, na pewno Per Jonson jest bardzo mocnym punktem od kilku sezonów w drużynie toruńskiego Apatora. Ostatnie pieszczenia gaźnika motocyklu Wanska Cieślewicza.
Asteriosem, którego tam widziałem również. Thank you.
kierownicy wracają już do parkingu po prezentacji owacyjnie. Na prezentacji owacyjnie byli przywitani bydgoscy żużlowcy, toruńscy żużlowcy, jak to zwykle bywa. Bydgoscy i bydgoscy żużlowcy w Toruniu niezbyt przyjemnie są przyjmowani. Jednak mimo wszystko w Bydgoszczy nie zdarzyło się tak jak w Toruniu, aby któryś z zawodników został uderzony butelką. No, było to nieprzyjemne. Zresztą to samo powiedzieli toruńscy żużlowcy o tym incydencie, że po prostu wstydzą się za swoich kibiców, że w ten sposób potraktowali jednego z najlepszych żużlowców świata, Tomka Goloba, który reprezentuje zawsze barwy naszego kraju, a na torach w własnym kraju jest traktowany w ten sposób. Jacka Krzyżaniaka widzimy przygotowującego się do pierwszego wyścigu. Krzysiek Kutwalski również motocykl już ma wystawiony. W dali widzę zawodnika, przygotowuje się do wyjazdu na tor. Widzę również już przygotowanego Waldka Cieślewicza w kasku czerwonym i przygotowującego się Leszka Sokołowskiego. Waldek Cieślewicz już wyjechał, a z ostatnich wskazówek korzystał jeszcze Leszek Sokołowski od pana Władysława Goloba. Leszek na swojej jawie 899 898, przepraszam, która, jak sam zawodnik twierdzi, jest dobrym motocyklem, dobrze przygotowanym, jednak sprzęgło również dobrze, jednak Leszek po prostu narzeka na ból ręki, która, jak pamiętamy, 2 lata temu podczas upadku z Gary Havelokiem Leszek tą rękę miał złamaną i do dzisiejszego dnia jeszcze ma Leszek w tej ręce platynową wstawkę, którą, jak powiedzieli lekarze, można usunąć dopiero po sezonie, gdyż w przeciwnym razie musiałby pauzować sezon. 26 czerwca 1994 roku na 40 derbach Pomorza wita Państwa komentator studia filmowego Wideo Waldi. Pierwszy bieg w kasku żółtym z numerem 1 Jacek Krzyżaniak, w kasku czerwonym z numerem 9 Waldek Cieślewicz, w kasku białym z numerem 2 Krzysztof Kuszwalski i w kasku niebieskim z numerem 10 Leszek Sokołowski. Co tu ukrywać, kibice na stadionie Polonii są, obawiają się o wynik dzisiejszego meczu Polonia, ponieważ jeździ bez obcokrajowca i poszli. Pierwszy Krzyżaniak, Waldek Cieślewicz, wychodzi od niego Sokołowski. Oj, blokują się wzajemnie. Pierwszy Krzyżaniak, drugi Cieślewicz, Sokołowski trzeci. Waldek Cieślewicz robił odwrotne wszystko, aby wyjść na pierwszą pozycję. Na razie poloniści remisują ten wyścig 3-3. Krzyżaniak przed Cieślewiczem. Sokół trzeci, uważaj Leszek. Uważaj Sokołowski. Kuczpalski popełnił błąd, zahaczył o bandę. Odległości między zawodnikami są zbyt duże. Ale Krzyżaniak zwiększa przewagę. Niedobrze. Cieślewicz powinien z większą determinacją atakować zawodnika Apatora Elektrimu, Toruń. Zawodnicy będą rozpoczynali. Sokół odchodź, tak? Bardzo dobrze Leszek. I teraz Fryta, nie pozwól mu dojść. Nie. Bardzo dobrze, rozsądnie jedzie Sokołowski. I do małego Leszek. Ostatnie okrążenie, ostatni wiraż. Proszę Państwa, 3-3, chyba 3-3. Leszek, nie daj się Leszek. Jest 3-3. Wygrał Jacek Krzyżaniak, piszemy mu 3 punkty. Drugi Waldemar Cieślewicz, 2 punkty. Trzeci po dobrej jeździe rozsądnej Leszek Sokołowski i Krzysztof Kuczwalski z Apatora. Czwarty punktu nie zdobył. Krzyżaniak 3 punkty, Cieślewicz drugi 2 punkty, Kuczwalski czwarty i 0 i Leszek Sokołowski zdobył
przyjechał na trzeci pozycję i zdobył. Jak bardzo ważny jeden punkt dla drużyny Polonii. W pierwszym wyścigu 3-3 remis. Mówię szczerze, że dawno drużyna gospodarzy nie cieszyła się z wyniku 3-3, ale w tym momencie nie ma co dziwić się naszym zawodnikom. Byli, są o wiele słabsi od Jacka Krzyżaniaka. Podejrzewałem, że Krzysztof Kuzmalski również wyjdzie. Jednak naprawdę było to bardzo dobre. Był to może przełomowy, przecież Leszek Sokołowski mało startów ma w lidze w tym roku i z lat ubiegłych. Pamiętamy jego rzeczywiście nieprzyjemne upadki. Dwa upadki, które, o których już nadmieniałem w czasie meczu z toruńskim Apatorem w Toruniu. I bydgoscy kibice cieszyli się z tego remisu. Nie mogę
Jakim, czy Jacek Golom zmieści się w czasie. Widzicie Państwo, Rudecki w tym momencie kończy wyścig, a Jacek Golob ambitnie uparcie pcha motocykl, aby przybyć dla drużyny bydgoskiej jeden punkt. Publiczność skanduje imię Jacka, zagrzewa go do tego wielkiego wysiłku, jakim jest przebiegnięcie 150 metrów, pchając ciężką żużlową maszynę. Wrzawa na trybunach. Wszyscy z całym sercem są z tym małym, drobnym żużlowcem z Bydgoszczy, Jackiem Golobem, aby dobiegł do mety i przywiózł ten jeden punkt. A jaki to jest wysiłek, to może tylko powiedzieć sam Jacek Golob, który już drugi raz w tym sezonie, pchając motocykl, usiłuje zdobyć jeden punkt dla bydgoskiej drużyny. Słyszycie Państwo? Jest wrzawa, Jacek siada na motocykl i przywozi jeden punkt, jest jeden punkt, a zatem wyścig kończy się, drugi wyścig remisem 3-3, pierwszy Dzierdziński, 3 punkty. Proszę Państwa, sędzia pan Kowalski Zielonej Góry informuje, że Jacek Golob nie zmieścił się w limicie czasu, zatem Apator wygrywa ten mecz, ten bieg 3-2 i po dwóch wyścigach prowadzi 6-5, 3 punkty Dzierdziński, 2 punkty Rutecki, Kowalik, Depek, 0 i Jacek Golob, który pchał motocykl, niestety punktu nie zdobył, ale Państwo widzicie, jak idzie, jaki zmęczony, jaki to potworny wysiłek pchać 200 metrów motocykl żużlowy. Wysiadł Tomek Golob. Proszę Państwa, wiemy, kto będzie teraz, ale Per Jonsson wychodzi.
Jeszcze Tomek Świątkiewicz, a Tomek Golob jedzie drugi, prowadzi Per Jonsson. I na pewno Tomek Świątkiewicz wyprzedza w tym momencie Tomka Golowa. Oj, bardzo niedobrze. Bardzo niedobrze, proszę Państwa. Tomek Golob wyprowadza Głuda i błąd, fatalny błąd. Tomek, proszę tego nie robić. Niech Głód się martwi sam o siebie, to nie jest żużlowiec. To powinien być człowiek, który... Sędzia na pewno przerywa wyścig, a ja wracając do Głoda. Głód powinien jak najszybciej zakończyć starty na torach żużlowych, ponieważ stwarza zagrożenie nie tylko dla siebie, ale dla zawodników jadących z nim razem w wyścigu. Powtarzam się, ale jeszcze raz mówię. Maciej Głód powinien jak najszybciej zakończyć starty na żużlu. Na początku tego sezonu miał upadek i
kontuzję barku, ale wszystko jest w porządku i dochodzi do formy. A Tomek jakby nie dysponował takim sprzętem, o jaki by mu w zasadzie chodziło. Wygrywa chyba ten wyścig, nie chyba, na pewno Jąco. Świadkiewicz zbliża się do Tomka Golowa. Będzie na pewno starał się pójść do małego. Nie wyjdzie mu. Atakuje. Wygrywa Jąco, drugi Golob. Trzeci Świadkiewicz, a Pater wygrywa wyścig 4-2. Pierwsze miejsce 3 punkty Jonsson, drugie miejsce 2 punkty Tomek Golob, trzecie 1 punkt Świątkiewicz, 4-2 wygrywa Apator i cały mecz Apator prowadzi 10-8. Widowiskowe walki zawodowe.
Kubicki i prowadzi spokojnie z kilkudziesięciometrową przewagą. Zawodnicy kończą wyścig i wykrywa Jacek Golob, pisze mu 3 punkty, drugi Waldemar Walczak, 2 punkty, trzeci Mirosław Kowalik, 1 punkt i młodzieżowiec Polonii Juszczenki Bydgoszcz Piotr Pić na miejscu czwartym, 0 punktów. 3-3 bieg remisowy i po 4 wyścigach Apator Elektrim prowadzi 13-11 z Polonią Juszczenka. Widzimy. Spogląda na silnik, czuje, że tu coś nie gra, prowadzi Jonsson przed Kuczmalskim, 3
trzeci Tomasz Golob, czwarty Leszek Sokołowski. Kończą ten wyścig i Apator Elektrim wygrywa go podwójnie. Pierwszy Jonsson, drugi Kuczpalski, trzeci Golob, czwarty Sokołowski. 5-1 w tym wyścigu wygrywa Apator Elektrim i po 4-5 wyścigach prowadzi 18-12, a punkty zdobywali Jonsson za pierwsze miejsce, 3 punkty, Kuczpalski 2 za drugie, Golob 1 za trzecie miejsce i Sokołowski punktu nie zdobył, przyjechał czwarty. Na 65 sekund, 92 setne, a w wyścigu
wyścigu szóstym pojadą w kasku białym Derziński, a Pator Elektrim w kasku niebieskim, Zdzisław Rutecki, Polonia Jutrzenka w kasku żółtym, Jacek Krzyżaniak, a Pator Elektrim i w kasku czerwonym Waldemar Cieślewicz, Polonia Jutrzenka. Jeżeli Zdzisław Rutecki pojedzie tak jak w pierwszym swoim wyścigu przed defektem maszyny, to powinniśmy być spokojni o wynik tego wyścigu, ale wyścig, dewagacje co innego, a rzeczywistość co innego. Życzymy sobie, żeby Polonia w tym wyścigu zdobyła jak największą ilość punktów, ale zobaczymy, stoją skoncentrowani. Taśma w górę i poszli, idzie Waldemar Cieślewicz, proszę Państwa, chyba mu się uda, Waldek wychodzi, drugi, pierwszy Rutecki, no może to rzeczywiście Polonia się odnaleźli i przyjadą na 5-1, tylko muszą jechać rozsądnie, bez żadnej szarży. Spokojnie Waldek musi trzymać pałę, jechać za Zdzichem. Tak, proszę, prowadzi Zdzisław Rutecki, drugi Waldek Cieślewicz. I spokojnie, spokojnie chłopcy, bez nerwów. A tasują się już chłopca Patora między sobą. A wy spokojnie, spokojnie. Pierwszy Rutecki, drugi Cieślewicz. Nie oglądać się, jest taka przewaga, żeby ze spokojem, bez nerwów. I przywieziecie to podwójne zwycięstwo, tak potrzebne drużynie, aby mogła nawiązać, a w sumie wygrać cały wyścig, cały mecz. Waldemar Cieślewicz drugi, pierwszy Zdzisław Rutecki, a niebezpiecznie zbliża się Derziński do Waldka Cieślewicza. Waldek, musisz odejść teraz, idź na całym, idziesz na całym do małego. Tworzy się Derziński, odchodzi na duże, kopie się, a Waldek jedzie drugi, prowadzi Rutecki. Proszę Państwa, chyba będziemy mieli 5-1, sam na trybunach, serce skacze z radości. Wygrywa Zdzisław Rutecki, przyjmuje 3 punkty, drugi Waldemar Cieślewicz, 2 punkty. Trzeci Derziński, jeden i czwarty Jacek Krzyżaniak, bez punktu. Poloniści wygrywają 5-1. Szał radości, radość Waldka Cieślewicza. Widzicie to Państwo? Ten chłopak potrafi okazać naprawdę wielką radość po zwycięstwie indywidualnym lub parowym swojego zespołu. I wygrał Rutecki 3 punkty. Drugi Cieślewicz 2 punkty. Trzeci Derziński 1 i Krzyżaniak 4 bez punktu. Będzie, proszę Państwa, niech powiedzą Państwo sami, czy nie ogląda się przyjemnie meczu, który może nie wiadomo, czy będzie wygrany, ale czy nie ogląda się przyjemnie meczu, jeżeli widzi się, że zawodnicy chcą naprawdę jeździć i widać w nich ambicje, wolę walki. Przecież to było coś pięknego ze strony Waldka Cieślewicza i Zdzisława Ruteckiego. Tak jak pan, jak zawsze mówiłem, pan Zdzisław jest ambitnym zawodnikiem, który chce naprawdę tylko, jak zwykle, w tym sporcie ważny również jest sprzęt. W niebieskim Głód, w żółtym Walczak i w czerwonym Pitch.
Co przyniesie ten wyścig? No co przyniesie? Widzicie Państwo sami. Nie komentuję tego. Komentarz mój był w ostatnim biegu Macieja Głoda. Wyścig siódmy powtarzany w trzyosobowym składzie. Głód zawalił całą sprawę, całą tą tykę bydgoskiej drużynie. Także... ma do spełnienia rzecz nieprawdopodobną, a mianowicie przywieźć jak najwięcej punktów w wyścigu młodzieżowców dla Polonii Jutrzenka. Odetnąć od mojej osoby, powiem tylko, że prowadzi duet Apatora Elektrimu Świątkiewicz przed Walczakiem. A teraz popatrzcie Państwo, jak jeździ młodzieżowiec. Tak, proszę Państwa, zdefektował motocykl. Obydwa motocykl. Zdefektował motocykl i Świątkiewiczowi, i Walczakowi. Nie rozumiem teraz, co było powodem przerwania wyścigu. Sędzia pan Kowalski chyba przez pomyłkę włączył czerwone światło, dlatego wyścig był przerwany, nie było żadnych defektów. A teraz patrzymy, co będzie w powtórce. Piotr Wiś idzie do małego Piotr Wiś. No niestety szybsze motocykle mają zawodnicy Apatora Elektrimu, dysponują naprawdę motocyklami na miarę pierwszoligowego składu, a Piotr Wiś jedzie śladem Żużłowców Toruńskich. Prowadzi Walczak przed Świątkiewiczem. Trzeci. I chyba tak będzie do końca. Seniorzy, którzy dobrze w miarę jeżdżą w pierwszym pojedynku, będą musieli się mocno napracować, aby odrobić tą porażkę, którą poloniści zresztą zawsze ponoszą w biegu siódmym, ponieważ nasza młodzież poza Maćkiem Kamińskim, poza Tomkiem Kamińskim, który jest skontuzowany, nie potrafi nawiązać walki z resztą młodzieżowców pierwszoligowych drużyn. Ciężkie zadanie czeka reszty zawodników Polonia Jutrzenka, aby odrobić to pięcienie, które teraz właśnie tracimy w siódmym wyścigu. Wygrywa Walczak 3 punkty przed Świątkiewiczem 2 i Piczem 1. Apator wygrywa 5-1 i prowadzi po 7 wyścigach 24-18. Pierwszy Walczak 2, 3 punkty, drugi Świątkiewicz 2. Trzeci, jeden punkt, Głód wykluczony za zerwanie taśmy. Jesteśmy świadkami tego, co było oczywiste, to znaczy tego, iż bydgoska Polonia przegra bieg młodzieżowy 5-1, a w tej chwili czekamy już na wyścig następny. Widzimy pana Zdzisława Rodeckiego, który już jest gotowy do ósmego biegu. Za chwileczkę powinien wyjechać wyprowadzić swoją maszynę Jacek Golob, a ze strony toruńskiego Apatora Krzyżaniak i ubrany już Krzyżaniak, przepraszam, tu jest ubrany, a tutaj za chwileczkę Państwo zobaczą Krzyżaniaka, Kuczwalskiego, przepraszam. Firma nasza ma o tyle właśnie utrudnione zadanie, że my komentujemy mecze na żywo. Jest to bardziej emocjonujące. My nie wiemy, co jest. Okazujemy to od razu na naszych kasetach wideo. Inni robią w ten sposób, że podkładają głos dopiero w domu, w studiach, po zakończonych meczach. Ale jest to moim zdaniem troszeczkę bez tak zwanej ikry nerwów, które
podniecają w czasie meczu. Jest gomacz, z którym rozmawiałem. Paweł próbował już jeździć w piątek na treningu. Mówi, że nieco go boli, ale nie jest tak strasznie. Chciałby jak najszybciej wystartować, pokazać się przed publicznością, ażeby nie stracić tego sezonu. W dali widzieli Państwo, Jacek Golob już wyjeżdża. A ja jeszcze raz Państwa przepraszam za niektóre pomyłki wynikające z tego, jak już Państwu tłumaczyłem, iż komentujemy kasety nasze na żywo. Jacek również już wyjeżdża i dalsze emocje tego meczu. Czas zwycięzcy wyścigu siódmego Walczaka 66 sekund i 3 setne, a w biegu ósmym pojedzie Jacek Golob i Zdzisław Rutecki z Polonii Jutrzenka Bydgoszcz oraz Jacek Krzyżaniak i Krzysztof Kuczwanski z Apatora Elektrimu. Od krawężnika w czerwonym Jacek Golob, w żółtym Jacek Krzyżaniak, w czerwonym, w niebieskim Zdzisław Rutecki i w białym Krzysztof Kuczwalski. Bardzo dobra postawa Zdzisława Ruteckiego w dzisiejszych zawodach. No, każe sądzić, że poloniści ten wyścig wygrają. Zobaczymy, czy podwójnie, czy 4-2. I poszli. Poszedł Jacek Golob. Zdzisław Rutecki na razie jest czwarty. Jacek prowadzi, w momencie Krzyżaniak już dobiera do skóry. A Zdzisław Rutecki zbliża się do Jacka Krzyżaniaka i mija go. Jest drugi. Zakłada się na Kuczwalskiego. Idzie po małym. Prowadzi Jacek Golob. Prowadzi Jacek Golob. Kuczwalski mu wchodzi. Minął Jacka Goloba. Kuczwalski. Błąd popełnił Jacek, ale wiemy, znamy Jacka, że on nie odpuści. I Jacek na pewno powróci na pierwsze miejsce. Zdzisław Rutecki odchodzi od Krzyżaniaka. Prowadzi Kuczwalski. Jacek teraz schodzi do małego. Schodzi do małego i będzie starał minąć Kuczwalskiego. Nie wychodzi mu to. Chodzi teraz na duże. I będzie szedł jak błyskawica po dużym. Kuczwalski odchodzi, a Jacek Golob zbliża się do niego. Zbliża się. Będzie wchodził od bandy. Będzie atakował po dużym. I w tym momencie chyba minie. Minie chyba Kuczwalskiego. Jeszcze nie schodzi do małego. Robi tak zwane nożyce. I teraz wyprzedza. Nie wyprzedził. Wyprzedził Kuczwalskiego. Dalej widzi Zdzisław Rutecki. Podchodzi. Zdzisław podchodzi. Podchodzi. Odszedł mu na 2-3 metry. Kuczwalski, a prowadzi Jacek Golob. Zdzisław Rutecki idzie po małym. Będzie wchodził. Nie, zabrakło czasu, zabrakło metrów. I wygrywa Jacek Golob przed Kuczwalskim. I drugi, trzeci jest Zdzisław Rutecki. Czwarty Jacek Krzyżaniak. Poloniści wygrywają wyścig 4-2. Wygrywa Jacek Golob 3 punkty. Drugi Kuczwalski 2 punkty. Trzeci Zdzisław Rutecki 1 punkt. Jacek Krzyżaniak bez punktu. 4-2 wygrywają ten wyścig poloniści i zmniejszają rozmiary przewagi, jaką miał Apator, i po 8 wyścigach Apator prowadzi 26-22. Krzysztof Kuczwalski pokazał, iż potrafi jeździć, iż naprawdę mimo wszystko jest zawodnikiem bardzo dobrym, a Jacek jeszcze raz udowadnia to, co mówimy o nim na naszych kasetach, że jest to nasz mały bydgoski polski wojownik. Ja w międzyczasie, gdy zawodnicy wyjechali do tego biegu, słyszałem, że prowadzone były rozmowy. Paweł Jachym chce wyjechać, mówi, że czuje się dobrze. Pytał się już Piotra Picza, czy pożyczy mu laczek. No i najprawdopodobniej zobaczymy go w którymś z biegów. Tutaj widzą Państwo Pawła Jachyma. I tutaj trwają rozmowy pana Władysława Goloba, pana Bukowskiego i pana Karczewskiego, najprawdopodobniej nad tym, czy może wyjechać Paweł Jachym. Zawodnicy toruńskiego Apatora pośpieszyli się, wyjechali, nie wiem dlaczego w takim pośpiechu, że Mirek Kowalik zapomniał aż plastronu, a u nas już również wyjechał Waldek Cieślewicz, a tu wyjeżdża Leszek Sokołowski.
W ósmym wyścigu Jacek Golo pozyskał czas 65 sekund i 63 setne, a bieg dziewiąty to pojedynek Waldka Cieślewicza, Leszka Sokołowskiego z Polonii Juczenki z Mirosławem Kowalikiem i Sławomirem Drzińskim z Apatora Elektrimo Toruń. Od krawężnika Waldek Cieślewicz, czerwony kask, żółty Mirosław Kowalik, niebieski Leszek Sokołowski i biały Sławomir Drziński. No dużo zależy tutaj od podstawy i Waldka i Leszka, ponieważ Waldek Cieślewicz przy swoich możliwościach, jakie posiada, może ten wyścig wygrać, a Sokołowski może również powalczyć ze Sławomirem Drzińskim, a wówczas byłoby 4-2 dla Pali Bydgoskiej, ale zobaczymy. Poszli, wyszedł Waldek Cieślewicz, za nim idzie Kowalik. O nie, dobrze. Leszek Sokołowski chodzi, będzie trzymał Drzińskiego i wychodzi Waldem. Oj, proszę Państwa, strasznie, to było strasznie. To było strasznie. Nie wiem, który, ale któryś z nich prawdopodobnie Sławomir Drziński dostał w głowę motocyklem. No, był to straszny ścisk. Trudno szukać winnego. Żużlowcy się blisko siebie, w zasadzie na dotyk, dotykali się. No i zakończyło to się upadkiem. Miejmy nadzieję, że to nie będzie w konsekwencji żaden groźny uraz. Chociaż Derdziński leży na torze, nie rusza się. Sokołowski się podniósł, Mirek Kowalik również leży na torze. No było to w trakcie bezpośredniej walki na torze. Nie było winy niczyjej, był straszny tłok, straszny ścisk i to w sumie było powodem, że minimalny, niekontrolowany ruch spowodował ten groźnie wyglądający wypadek. Publiczność za właśnie ich zachowanie.
chłopakowi. Nie stało się nic takiego. Kareczka, już widzą Państwo, wyjeżdża. No był to naprawdę okropny widok. Zaraz dowiemy się, co się stało Leszkowi Sokołowskiemu, ale Leszek Sokołowski był przytomny. Drużynie Apatora smutek, tak jak kiedyś w bydgoskiej drużynie
podczas meczu z Włókniarzem Częstochowa. W tym momencie speaker zawodów podał oficjalny komunikat, iż Mirek Kowalik został z meczu z biegu tego wykluczony. Teraz nie jedzie. Nie. Ja.
tak jak mówiłem, Paweł Jasem pojedzie w tym biegu za Piotra Picza, zwanego wśród kolegów Cyganem, a tu rozbierający się już, no mogący być zadowolony z dzisiejszego meczu Waldek Cieślewicz. Jacek Golob pierwszy, drugi Per Jonsson i wiem, że Jacek nie...
nie odpuści. Idzie, ściągnie go na pewno. I chodzi, wchodzi, nie da, nie da po dużym. A Jacek, Paweł Jachym miał upadek. Szybciej, proszę Państwa, szybciej. O, i w tym momencie Ferion z atakiem po dużym. Milowiacka golowa. Jacek schodzi do małego. Idzie, idzie, wchodzi po małym. Ferion go nie puszcza. I prowadzi Jonsson. Drugi. Jacek Golob, trzeci Świątkiewicz. No było dobrze, było już dobrze, był remis, a tym czasem będzie musiał Jacek ponownie golić długiego pera. I czy mu się to uda? Będzie wchodził. No, Jonsson ma coraz większą przewagę i chyba to się nie uda. I Apator Elektrin wygra 4-2. Tak, kończy się ten bieg i wygrywa go Per Jonsson, drugi Jacek Golob i trzeci Świątkiewicz. Paweł Jachym miał upadek. Pierwszy Per Jonsson, 3 punkty. Drugi Jacek Golob, 2 punkty. Trzeci Świątkiewicz, 1 punkt. Upadek Paweł Jachym i punktu nie zdobył. Apator wygrywa 4-2 i powiększył przewagę 32-28 po 10 wyścigach. Prowadzi Apator Elektrim Toruń. Świątkiewicz, podejrzewam, że nie wytrzymał, jeżeli chodzi o ból właśnie ręki, a Jacek po pięknym stylu przegrywa niestety z Perem Jonssonem. 4-2 i 28-32, a nie tak jak powiedziałem Państwu w pobiegu poprzednim, że bydgoszczanie wyrównują swój rezultat. W dali widzę już przygotowującego się również Macieja Głoda i świadczyć o tym, że bieg był bardzo szybki i dobry, może to, iż jest uzyskał Per Jonsson najlepszy czas w dniu dzisiejszym.
Serwiska jednego z działaczy Stronnickiego Apatora tyczyły się właśnie Tomasza Goloba, gdyż na którego narzekał jazdę Mirek Kowalik.
zaraz na pewno będzie wyjeżdżała do szpitala, a w szeregach Apatora Toruń no miny na pewno z dwóch względów nie za wesołe. Szkoda Pera Jonssona, szkoda Sławomira Dziedrzyńskiego, no i przeżycie. Działacze chcą gdzieś dzwonić. Mechanik Pera Jonssona chce skorzystać z telefonu, nie wiem. Jeszcze na torze, jeszcze na pewno ostatnie, nie wiem, może podłączenie kroplówki, różne rzeczy mogą się dziać i tutaj mechanik odchodzi telefonując, niestety nie orientuje się gdzie. Korzystał z usług naszego Tomka Gaszyńskiego. Pytał się po prostu, czy Per pojechał do szpitala. Zgodzić się po prostu na przeprowadzenie.
prowadzenie operacji tutaj w Polsce. Powtórzony w czteroosobowym składzie, z tym, że Zapera Janssona, który doznał kontuzji w czasie tej wywrotki, pojedzie mały Wiesław Jaguś, junior, młodzieżowiec Apatora Elektrim Toruń. Poloniści mają szansę w tym wyścigu odrobić stratę punktową do drużyny Apatora Elektrimu. No ale zobaczymy, co przyniesie walka na torze. I poszli. Waldek Kieślewicz idzie pierwszy. Pierwszy Świątkiewicz, drugi Jaguś. Drugi już jest Waldek Kieślewicz. Teraz będzie podchodził Świątkiewicza. Waldek jest pierwszy, drugi Rutecki. Trzeci jest Jaguś. I chyba sędzia przerwie wyścig. Świątkiewicz leży na torze. No, nieładnie. Cieślewicz wykluczony z tego wyścigu. No, sędzia taką decyzję podjął, ja nie mam zamiaru z nią polemizować. Krzysiek Kutwalski mówi, że czuje się dobrze. Musi być to stwierdzone przez lekarza drużynowego, który właśnie teraz dogląda. Jest to ten pan wysoki, który doglądał właśnie Krzyśka. No, miejmy nadzieję, że jednak nic się nie stało. Ja, będąc w parkingu, nie wiem dokładnie, jak wyglądał upadek. Nie widziałem, nie mogę się na ten temat wypowiadać. Kibice Bydgoszczy gwizdali niezadowoleni, no ale to logiczne. Kibice w Toruniu również by tak zareagowali jak kibice Bydgoszczy. Największy usyp pyłu.
granitowego. No, nie wesoło ten wyścig kończyć. Wziął obrót. No, niestety, Polonia wciąż przegrywa i to podwójnie. Prowadzi Jakuś przed Kuczmalskim. Dzisza Budecki jakby zbliżył się, nie. To tylko złudzenie. Chociaż atakował będzie teraz, idzie po dużym, będzie schodzonego, próba ataku nie wyszła i chyba tym razem nie uda się Ruteckiemu zminąć chociażby jednego z zawodników Avatora Electrim. Tak, proszę Państwa, kończy się ten wyścig, który wygrywają Torunianie. Je 5-1. Wygrywa Wiesław Jakuś, młodzieżowiec toruński, przed Krzysztofem Kuczmalskim. 2 punkty. I Zdzisławem Ruteckim, 3. miejsce, 1 punkt. 5-1 i po 12 wyścigach 40 do 32 dla pary, dla Avatora Electrimu Toruń. Założenia taktyczne wyglądały tak, aby przywieźć 4-2. Niestety panu Zdzisławowi nie udało się nawet przywieźć tych 2 punktów, które już pozwalały na wprowadzenie rezerwy taktycznej. Zawodnicy toruńscy po rundzie honorowej wjechali do parkingu. Pan Wojciech Żabiałowicz coraz bardziej uśmiechnięta, zadowolona mina. Yeah.
będzie Tomek i wychodzi. I prowadzi para Polonii 5-1. Jacek pilnuje krawężnika, Tomek jedzie po dużym i tak powinno już być do końca. Turunianie nic nie działają. Teraz będą Poloniści zwiększali przewagę. Waldemar Walczak ambitnie chce dogonić duet bydgoskiej Polonii, ale na nic zdają się jego wysiłki. Bracia idą łokieć w łokieć i nie pozwolą sobie odebrać podwójnego zwycięstwa. Tomek Golob przed Jackiem, Jacek Golob przed Tomkiem Golobem i tak już będzie do końca. Za chwilę będą rozpoczynali czwarte okrążenie i prowadzą nadal podwójnie. Prowadzi Jacek przed Tomkiem. Waldemar Walczak wciąż usiłuje się zbliżyć do polonistów. Ale to nic, chyba nic z tego nie wyjdzie. Jacek idzie po małym, Tomek na pół duże. I tak zakończą. Tak, proszę Państwa, 5-1. Wygrywa Tomasz Golob przed Jackiem Golobem, Jackiem Krzyżaniakiem i Waldemarem Walczakiem, któremu na ostatnich metrach zdefektował motocykl. 5-1 wygrywają poloniści. 3 punkty piszemy dla Tomka Goloba, 2 dla Jacka Goloba. 1 punkt dla Jacka Krzyżaniaka i 0 punktów Waldemar Walczak. Po 13 wyścigach 41-37 prowadzi Apator Electrim Toruń. Polonistów natychmiastowa, 5-1 wygrywają bracia Tomasz i Jacek Golobowie. Zmniejszają przewagę Torunian do 4 punktów. Para Polonii wygrała wyścig 5-1. Stan meczu po 13 wyścigach 41-37 prowadzi Apator Electrim Toruń. Ciągnik porozgłoszony na tor, również pole walka. Celu zgłoszenia. Mirek Kowalik przygotowuje się i obok już wiem, że będzie niego występował Wiesław Jaguś. A ze strony bydgoskiej Polonii Zdzisław Rutecki, którego widziałem już, wyszedł z motocyklem, i Waldemar Cieślewicz. Polonia ma jeszcze szansę ten mecz wygrać. Ale zobaczymy, jak wytrzymają ciśnienie i jak zaprezentują się zawodnicy bydgoscy. Przepraszam, to jest, widzę, że jednak w dali ubrany jest z dwójką Krzysiek Krzyżaniak. Przepraszam, Kuczwalski, mylą mi się te nazwiska na K, Krzysiek Kuczwalski, Krzyżaniak, podobne nazwiska. W każdym razie ze strony toruńskiego Apatora Mirek Kowalik wyjechał już i Krzysztof Kuczwalski. W tym samym zamęcie zapomniałem podać Państwu czas wyścigu z 12, 66,12, a zwycięzca wyścigu 13, Tomek Golob, uzyskał czas 66 sekund i 43 setne. W tym momencie Tomek Golob wyjechał ze swoim motocyklem i wymienił Zdzisławowi Ruteckiemu maszynę, która mu zdefektowała. A zatem wyścig 14 pasjonujący. Ze strony Polonii startują Cieślewicz, Rutecki, w drużynie Apatora Kuczwalski i Kowalik. W kasku żółtym Krzysztof Kuczwalski, w kasku czerwonym Waldemar Cieślewicz, w kasku białym Mirek Kowalik i w kasku niebieskim Zdzisław Rutecki. Nie muszę mówić, że są to bardzo cenne punkty zdobywane w tych ostatnich wyścigach, szczególnie w dzisiejszej sytuacji, kiedy Polonia po 13 przegrywa 41-37. Poczekajmy za... Zdzisław Rutecki poprawia plastron. Krzysztof Kuczwalski odjechał spod maszyny tarczowej. Mirosław Kowalik również. Są to nerwówki niepotrzebne. Zdzisław Rutecki również odjeżdża, również Waldemar Cieślewicz, także musimy poczekać. Krzysztof Kuczwalski.
wyścig 14. Koczmalski, Cieślewicz, Kowalik, Rudecki. Chciałoby się powiedzieć, szkoda.
Kołczana. Czy jak pan to odbiera? Znaczy, ja odbieram prosto. Dla mnie powiedziałem, że na początku sędzia po prostu brutalnie wypatrzył sporszy proces, który no, po prostu moim zdaniem powinien być odcięty od sędziowania. Także jest zapis wideo, zapis komórkowy, tak no, wszystkie to się temu dowodzi. A że decyzja sędziowa jest niepodważalna, to już zostaje do decyzji Głównej Komisji Sportowej. Dziękuję serdecznie. Bądźcie powiedz na białą. Parę słów do Radia PIK, znowuż powiedział pan Wojciech Żabiałowicz. I teraz bieg następny. Zwycięzcy wyścigu 15 Kuszwalskiego, 65 sekund i 5 setnych, a bieg 15, bieg o Pietruszkę, o nic praktycznie. Bracia Golobowie mają przeciwko sobie młodzieżowców Apatera Elektrimu, Walczaka i Świątkiewicza. W kasku czerwonym zobaczymy zatem najbliżej krawężnika Tomka Goloba, obok niego w kasku żółtym Waldemar Walczak, w niebieskim Jacek Golob i w białym Tomasz Świątkiewicz. Bydgoska drużyna dopóty będzie przegrywała, dopóki naprawdę nie pojawi się młodzież warta zainwestowania. Poszły. Prowadzą bracia Golobowie, Tomek przed Jackiem. Muszę państwu powiedzieć, że to nie jest żadna osłoda, to, że bracia wygrywają 5-1. Bydgoszcz stała kiedyś, stoi i będzie stała ligą. I to, czy Tomek będzie mistrzem świata, to na pewno nie osłodzi tego, że nie mamy w Bydgoszczy praktycznie drużyny ligowej. Prowadzą bracia Golobowie przed Waldkiem, Walczakiem i czwarty jest Tomasz Świątkiewicz. Trzecie, rozpoczną za moment czwarte okrążenie. Prowadzi Tomek przed Jackiem. I duet bydgoski kończy, wygrywa 5-1. Lecz Apator wygrywa całe spotkanie 46-44. Wygrywa Tomek Golob 3, Jacek Golob 2, Walczak 1 i Świątkiewicz 0. Pierwszy na mecie był Jacek Golob. Skoryguję państwu. Pierwszy był Jacek Golob, 3 punkty. Drugi Tomasz Golob, 2 punkty. Trzeci Waldemar Walczak i bez punktu Tomasz Świątkiewicz. Tak, tak, proszę państwa, dopóki biegi młodzieżowców nie będziemy remisowali, bo o zwycięstwach nie ma co marzyć, dopóty drużyna bydgoska będzie niestety przegrywała mecze i to na własnym torze. Serdecznie żegna państwa komentator studia wideo Waldi. Jak zawsze, ostatni wyścig ozdobą całego spotkania. Apolonia znowu przegrywa kolejne spotkanie 46-44. Z dwoma punktami kolejny mecz przegrany.
dniu dzisiejszym na naszym torze lepsi okazali się zawodnicy Zapatora Elektim Toruń. Wygrali 46-44. Czy już teraz na spokojnie analizując po meczu, byliśmy w stanie ten mecz wygrać dzisiaj? Tak, tak. Gdyby nie moja wpadka w pierwszym biegu i w drugim, gdzie nic nie mogłem zrobić, dlatego że po prostu inaczej się umawialiśmy z panem Toromiszem, że będzie Toruń. Ja byłem przekonany, że będzie. To nie jest moje usprawiedliwienie, bo taki zawodnik jak Tomasz Glob nie powinien, znaczy może przyjechać za Per Johnsonem, natomiast nie może przyjechać za Kurszwackim na swoim torze. Także przyznaję się co najmniej do dwóch punktów, które zgubiłem i jest mi z tego powodu bardzo przykro, dlatego że gdyby te dwa punkty były w kieszeni, byśmy na ten temat nie rozmawiali. Dzisiaj korzystnie zaprezentowali się w miarę w stosunku do poprzednich występów zawodnicy Waldek Cieślewicz i Zdzisław Rutecki. Zdobyli parę punktów, no w sumie ich zabrakło do zwycięstwa w całym meczu. Wiem, że przygotowaliście sprzęt Zdzisławowi Ruteckiemu i w tym pierwszym wyścigu rzeczywiście jechał bardzo szybko, ale potem widziałem, że dosiadał jawy. Co się stało? Czy coś się stało z tym GM-em, którym jechał w pierwszym wyścigu? No, trzeba było się zapytać Zdzisława, ale z tego co wiem, to GM nie wytrzymał dzisiejszej temperatury i niestety rozleciał się tłok. Co dalej z drużyną, Tomek? Nie mam odpowiedzi na to, nie mam lekarstwa na to pytanie. Wiem jedno, że gdy ja zgubię dwa punkty lub jeden, zawsze przegrywamy mecz właśnie jednym lub dwoma punktami. Jesteśmy bardzo słabym zespołem, dlatego że gdy robimy po komplecie punktów, czyli Ermolenko, Jacek, ja robię dużą ilość punktów, mimo tego nie wygrywamy mecz, także po prostu jesteśmy zespołem nierównym, no i dzisiaj było widać, jak nam jazda, w ogóle nam, nie wiem, jak mam mówić. Nie szła. W sumie no bardzo dokuczliwy jest brak młodzieży w Polonii. Apator przed startem już na naszych juniorach zarabiał 8 punktów. I te 8 punktów, Tomek, sądzę właśnie w tym leży klucz, że po prostu no, juniorzy już od wielu, wielu meczów. Jedyny mecz, w którym zdobyli punkty na Młodym Bordeckim we Wrocławiu, zdołaliście wygrać, nawet w krajowym składzie. Jak ważne są te punkty juniorów, przyznasz? Tak, ale to jest nasz najsłabszy punkt i dopóki nie będziemy mieli jednego młodzieżowca, nie musi ich być aż trzech. Jeden młodzieżowiec, który zrobi te 3 punkty, 2 punkty, da nam zwycięstwo w każdym meczu. Tomek, a teraz powiedz, przygotowujecie się na 10 lipca na 2 półfinały. Jakie twoje nastroje przed półfinałem w Pradze, jakie Jacka w Redford? Nastroje są dobre, sprzęt mam przygotowany bardzo dobrze. Na samym początku powiedziałem, że pomyłka była w tych pierwszych dwóch biegach. Nieporozumienie motocykla do toru. Tor wydawało się, że był twardy, a bardzo namoczony i strasznie trzymał. Także moje dwie wpadki. Nie jesteś maszyną do wygrywania, Tomek. Ty też masz prawo do tego, żeby przegrać jeden wyścig. Wygrywasz tyle wyścigów. Jesteś najlepszym żużlowcem polskiej ligi i ty masz prawo też do słabości. Tomek, życzymy tobie, abyś awansował do wojen również z Jackiem i może wreszcie drużyna Polonii Jutrzenka przełamie się i zacznie zdobywać punkty. To chyba nastąpi, gdy będziemy mieli dobrego młodzieżowca. My możemy wyskakiwać ze skóry, ale to chyba nic z tego nie będzie. Życzę ci wszystkiego dobrego, Tomek. Dziękuję bardzo za rozmowę. Przed naszą kamerą sympatyczny nasz rozmówca, trener bydgoskiej Polonii Jutrzenka Bydgoszcz, pan Władysław Gollot. Jesteśmy po kolejnych zawodach przegranych w minimalnym stosunku, tym razem 2 punktami. Jak pan skomentuje dzisiaj, panie Władysławie, te zawody? No, komentowanie przegranych jest bardzo trudne. Nie chcę wywlekać tu jakichś subiektywnych przyczyn, dla których Polonia przegrała, bo mam wrażenie, że główne przyczyny są znane od dawna. No, jesteśmy w stanie niemocy w wyścigach, które w zasadzie są niewiele warte, ale ustawiają wynik. I nasze przegrane
dużą ilością punktów w kategorii młodzieżowej, no z ligi robią jak gdyby parodię, bo wynik jest dyktowany przez zawodników młodzieżowych, nie przez wartościowych zawodników drużyny, tylko tak jest ustawiona tabela, że promuje ten dośmierny wynik w kategorii młodzieżowej. Zawodników, którzy żadnych szans nie mają w rywalizacji dorosłej, no ale zdarza się, że te kategorie, te biegi młodzieżowe wygrywają i wygrywają swoje biegi w stosunku do naszych przeciwników młodzieżowych i tutaj niestety nie możemy złapać oddechu od początku sezonu. No właśnie, dzisiaj w papierowych wyliczeniach Apator przed rozpoczęciem zawodów prowadził z nami 8 punktami, właśnie tymi, które juniorzy Apatora zdobyli na naszych zawodnikach, bo w 7 wyścigu podwójny wyścig 4 punkty i potem po 2 razy każdy z nich spotykał się z naszym młodzieżowcem, czyli 8 punktów przewagi. Czy jesteście w stanie coś w tym sezonie zaradzić, żeby wreszcie Polonia przełamała tą złą pasę i tymi małymi punktami przestała przegrywać, bo to nie są duże, wysokie porażki, jeździ Ermolenko na wyjeździe, przegrywamy 2 punktami, 3, 4 i czy macie jakieś już koncepcje tutaj, żeby coś w tym kierunku zrobić? Dzisiaj jakby pozytywnym takim symptomem były Jaza Ruteckiego i Cieślewicza. No, pozytywnym nie do końca, mianowicie w sytuacji, w tych trudnych momentach, no, szczególnie Rutecki 2 razy, no, nie wypełnił zadania. Natomiast co do przewidywań ewentualnych działań na przyszłość, no niewątpliwie jest to troską i zarządu i wszystkich ludzi związanych z bydgoskim sportem, żeby coś z tego zrobić. A co się nam uda, to zobaczymy. Fajnie. I jeszcze tylko kilka słów, jak przygotowania do Bradford i Pragi? No to już jest weselszy temat, dlatego że po jednym jednym defekcie bardzo kosztownym, kto wie, czy nie na wagę zwycięstwa w tym meczu, mianowicie defekcie Jacka, bzdurnym defekcie, gdzie urwał się przewód od zapłonu, defekcie, którego nie można przewidzieć, widać było, że nasze motocykle jadą, wobec tego prognostyka na półfinał Mistrzostw Świata jest optymistyczna. Życzymy całemu klanowi awansu i do zobaczenia w wojen. No, mam nadzieję. Dziękuję bardzo. Thank you.